Witam Państwa, Szymon Gilis po tej stronie, Słowiańska Agencja Prasowa. Ze mną kolejny raz Igor Gurewicz, który jest wojewodą Grodu Trygława, jak i jego drużyny. I w dniu dzisiejszym będzie ciekawa rzecz bardzo, chociażby w większości ludziom na pewno się spodoba. Będziemy rozmawiać o mieczach w sposób może troszeczkę nie normalny, tylko troszeczkę inaczej będziemy zadawać pytania o nie. Ale na sam początek ja bym bardzo prosił dla ludzi, którzy może Ciebie nie znają, bo niektórzy na pewno Ciebie nie znają, żebyś się nam przedstawił i powiedział może coś więcej niż ja sam przez chwilę to powiedziałem. Dzień dobry Państwu, Igor Gurewicz się kłania, właśnie w rozmowie z Szymonem Gilisem jest po raz drugi. No cóż ja mogę powiedzieć o sobie, najchętniej odeślę na stronę www.igorgurewicz.pl i tam Państwo zobaczą różne moje wcielenia, ale generalnie jestem odtwórcą historycznym od 22 lat, popularyzatorem kultury słowiańskiej, historii szeroko rozumianej, wojewodą właśnie drużyny, Jązykingiem, cały tam szereg, ale wszystko oscyluje wokół dawnej kultury duchowej, ale także historii uzbrojenia i wojskowości. No właśnie, i mówiąc o tym uzbrojenia i wojskowości, zaczynając od takich czasów naprawdę bardzo, bardzo dawnych, bo w sumie wynalazek miecza nie jest czymś nowym, to jest coś naprawdę bardzo, bardzo starego. Ja osobiście myślę, może ty potwierdzisz akurat to, że to był wynalazek bardzo pragmatyczny, który był jakby przedłużeniem ręki i jednocześnie nadawał tej końcówce ręki, czyli temu przedłużeniu, jakąś o wiele większą moc. Mógł zadawać większe rany, przyłożenie tej energii, mocy. Jak to wytłumaczyć? Jak to w ogóle powstało? Dlaczego powstał miecz? Doskonale opisałeś bardzo archaiczną broń, jaką jest maczuga. Miecz. Ja w ogóle może jeszcze powinienem od tego zacząć, że jestem też autorem i w 2015 roku ukazała się moja książka-album Miecze Europy, w której syntetycznie próbuję pokazać całą historię tej kategorii broni w kulturze europejskiej i w wojskowości europejskiej przez cały czas jej praktycznego zastosowania. Czyli mniej więcej od roku 1700 przed naszą erą, oczywiście to są daty wysoce umowne, do XVII wieku naszej ery, kiedy to właściwie praktyczna strona wojskowa miecza odeszła do historii. On po prostu osiągnął już takie rozmiary, że przestał być możliwe jego użytkowanie. A z kolei w drugą stronę przekształcił się w lżejsze kategorie przez rapier w końcu do szpady. A więc już zdradziłem, że miecz pojawił się około początku XVII wieku przed naszą erą. I o tej maczudze to nie był żart, dlatego że różnie upatruje się przodków miecza, no bo mało wynalazków bierze się tak od znikąd, z zupełnej próżni. Najczęściej są przekształceniami jakiejś wcześniejszej idei, tak też było z mieczem. A ponieważ on pojawił się w różnych częściach świata, to wskazuje się nawet bumerang za jego przodka. Na pewno w każdym razie maczugę, czy jakiś rodzaj pałki. Pierwsze miecze w ogóle gdzieś tam na świecie wykonywane były nawet z drewna, które miały jakby zaostrzoną, tutaj w przenośni, zaostrzone krawędzie, tworzyło coś na kształt ostrza. No i w tym wypadku już w zasadzie mamy, jest to, widać, że w takim ujęciu miecz jest maczugą. Również pokazuje się topór jako bezpośredni przodek miecza. Ale jest jeszcze jedna teoria, która jest chyba najciekawsza i od takiej praktycznej strony ujmuje miecz. Otóż w epoce brązu w niektórych regionach były używane na przykład w kulturze minojskiej używane były sztylety o bardzo szerokiej zastawie. Zastawa to jest ta część głowni, błędnie nazwanej ostrzem, bo ostrze to jest tylko to, co tnie. Od jelca, czyli powiedzmy od rękojeści do końca sztychu to jest głownia. I ta głownia w części najbliżej rękojeści nazywa się zastawą.
Więc ta część była u tych sztyletów niezwykle szeroka. No i one miały charakter ceremonialny. Jednak ostrzono je. I w ramach ostrzenia te głownie się po prostu zużywały, zwężały. Powstawały więc szpikulce, które doskonale nadawały się do jakiejś walki w zwarciu, do walki za pomocą zadawania pchnięć, co jest bardzo istotne i chyba do tego może ten wątek za chwilę jakoś tam rozwiniemy. No i w pewnym momencie okazało się, że po odpowiednim przeszkoleniu jest to broń niezwykle skuteczna i zaczęto odlewać już takie właśnie szpikulce do kolenia. I około, tak jak powiedziałem, 1700 roku przed naszą erą są już znane egzemplarze mieczy, które mają do 90 cm szerokości. Są bardzo wąskie i służą praktycznie wyłącznie do kłucia. A co najciekawsze w tym wszystkim, to jest to, że bardzo podobne, niemal równolegle, pojawiły się i na tej Krecie Minojskiej, o której mówiłem, i na Wyspach Brytyjskich. A więc no, trudno podejrzewać, żeby miały te ludy ze sobą jakiś ścisły kontakt w tym momencie. A jednak no, coś się wydarzyło takiego, że na podobny pomysł ludzie epoki brązu wpadli. Miałeś tutaj o takim czymś, że do XVII wieku był używany ten miecz. Ja, no nie wiem, też widać w teraźniejszej armii, że na przykład ktoś dostaje patent oficerski, to dostaje też szable do boku. Ale przypomniała mi się taka ciekawa historia, gdy, nie wiem czy to jest prawda czy fałsz, ale w internecie dużo rzeczy można ciekawych znaleźć. I mówi się, że podczas lądowania na Normandię był pewien Szkot, który wypadł z transportera z mieczem. Szalony Jack Churchill. A dokładnie on miał maskę. Tak, to jest od samego zdjęcia, jest dosyć dokładny życiorys. Jack Churchill był jakimś tam super komandosem wyszkolonym. Był zresztą łucznikiem. I on z tego łuku angielskiego pruł w czasie wojny, przeszywając Niemców po cichutku, niosąc śmierć. Chwała mu za to. I jest zdjęcie, gdzie rzeczywiście błyszczy głownia miecza podczas lądowania. Akurat nie na Normandii, to było gdzie indziej, nie pamiętam dokładnie gdzie to było. Ale on miał najprawdopodobniej ze sobą basket hilt, czyli koszowy pałasz szkocki, używany w armii brytyjskiej. Podobno któryś z generałów go kiedyś przywołał i do porządku chciał doprowadzić, że no jak tutaj z mieczem, to nieregulaminowe. A on stwierdził, że żaden szanujący się oficer nie może pójść do boju bez miecza. Tylko nie wiem, czy no wiadomo, no, historyjki bywają różne, ale jedna z nich głosi o tym, że chyba na Sycylii jakimiś tam komandosami został zrzucony, jakąś placówkę mieli niemiecką zająć. Był tylko z jednym chyba podoficerem uzbrojonym w pistolet maszynowy, a on miał łuk i właśnie ten pałasz. No i po cichutku strzelał z łuku. Wyobraźmy sobie, powiedzmy, jakieś tam lata 40. XX wieku i nagle towarzysz broni, twój obok pada przeszyty strzałą przez szyję, no to może rzeczywiście się odechciewało Niemcom walczyć. No i on w ten sposób wziął ich do niewoli. Kilkudziesięciu chyba, we dwóch. To na pewno dla nich ciekawe zaskoczenie. No i lekcja. Ci to przeżyli, to na przyszłość. A ci co nie, no niestety nie udało im się. No, ale przejdźmy. Tak, to pokazuje jedno, to co wspomniałeś sam, o tym, że miecz nie wyszedł, on, ja powiedziałem, że w około XVII wieku wyszedł z użycia praktycznego. Natomiast wartość, czy walor symboliczny on zachował do dzisiaj. W ogóle w kulturze, nie tylko w wojskowości, gdzie rzeczywiście no, ordery, odznaczenia mają kształt mieczy, niektóre korpusówki, czy w ogóle no, oznaczenia formacji też mają miecz w sobie. No, najbardziej chyba w Polsce znany odznaczeniem z mieczami, no to odznaka grunwaldzka, czyli zasłużony za walkę z faszyzmem, nadawana po 1945 roku, gdzie są dwa miecze grunwaldzkie. Zawsze podaję przykład za Nadolskim, zresztą nie ja to wymyśliłem, że przecież ogniem i mieczem Sienkiewiczowi nie o żaden miecz istotnie chodziło, a był to, jest to, no, on symbolizuje wojskowość jako taką. Chociaż tam się pojawiają przecież, pojawia się jeden miecz
zerwikaptur w rękach Longinusa podbipięty. Ale co on tam symbolizuje? I to jest bardzo piękne ujęcie. Nie wiem, jak bardzo Sienkiewicz był świadomy tego, co robi w tym wypadku. No ale tutaj pięknie mu to wyszło, dlatego że ten miecz symbolizuje dawność rodu. Bo przecież miały to być miecz krzyżacki, strasznie ciężki. To oczywiście bzdura z tą flagą. I podbipięta musiał wykonać jakiegoś heroicznego czynu, którym było ścięcie tych trzech pochańskich łubów. I dopiero wtedy mógł ród przedłużyć. I to jest ciekawe, bo w tej opowieści literackiej, w tym motywie literackim mamy wiele elementów. Czyli mamy dawność rodu, symbolizowaną przez miecz, przedłużenie rodu przez mężczyznę, a więc symbolizowanie rodu męskiego i wykonanie jakiegoś ponadprzeciętnego zadania, co jest też charakterystyczne dla różnego rodzaju bohaterów, którzy dopiero uzyskując wspaniały oręż, często gęsto miecz, zaprowadzają ład, porządek, stają się właściwie półbogami, jak było to w przypadku chociażby króla Artura, ale też wielu germańskich bohaterów, którzy musieli tam zdobyć miecz, jakieś tam Hruntingi, nie Hruntingi, Beulfy, też sobie wiele znaczy najskuteczniejsi byli, mając odpowiedni oręż. Bo w mieczu skupiała się boska siła. Czasami był on bronią samego Boga. No w Biblii przecież jest u archanioła, który wypędza ludzi z raju w ręku. Niesie wojnę ze sobą, karę, ale prawo miecza to jest prawo wykonywania kary śmierci, a więc najwyższy porządek też prawny miecz symbolizuje. Bywa również promieniem słonecznym, więc w mieczu się bardzo potężna dawka symboliczna zawiera. Ja nie wiem, czy to wszystko Sienkiewicz wiedział, być może, ale te elementy powracają w kulturze naprawdę przez te tysiące lat i funkcjonują właściwie nadal. Bo ja właśnie opowiadając po wystawie, bo książka ta Miecze Europy jest właściwie pokłosiem wystawy o tym samym tytule, która jest działa po Polsce od 2012 roku, opowiadam o tym, że przecież w XX wieku mit miecza potężnie wrócił. Bo co prawda w Gwiezdnych Wojnach to są lightsabers właściwie, no ale w formie bardziej to miecz, bo są proste i wielosieczne, nawet nie tyle, że dwusieczne, więc im bliżej do miecza niż do szabli. No i te lightsabers, co mówią rycerze Jedi? Po pierwsze, to jest zakon rycerski i oni mówią, że to miecze świetlne są bronią na bardziej cywilizowane czasy. A więc tutaj George Lucas znowu nawiązał do szlachetności powołania wojownika, do szlachetnego charakteru samego tego oręża, jakim jest miecz. U Tolkiena, ja teraz nie będę rzucał nazwami, bo nie pamiętam, który z tych mieczy, ale miecz Gondoru, tak, został złamany, pokonując ultimatywne, chciałem powiedzieć, ostatecznie takie potężne zło tego Sarumana, tak, Saurona. Pokonując Saurona, złamał miecz i on sobie leży, a Gondor jest w upadku. I dopiero musi pojawić się nowy bohater, ten stary miecz zostać przekuty na nowy, bohater go podejmie i odrodzi wspaniałość państwa. Czyli znowu i Tolkien, i George Lucas nawiązali do mitów, które właściwie funkcjonują. Tolkien to wiadomo, erudyta, on to robił absolutnie świadomie. Ale do mitów, które towarzyszą Europie, nie będę się wkładał za inne kontynenty, bo tego po prostu nie wiem, ale towarzyszą Europie od tych kilku tysięcy lat. Bo te miecze, o których mówiłem na początku, że na Krecie zostały, powiedzmy, że w cudzysłowie, wymyślone, to już w XVII wieku te potężne miecze są znane egzemplarze, gdzie u zastawy, czyli tam, gdzie powinna być zamontowana rękojeść, wtedy jeszcze nie było czpienia do rękojeści, tylko była tak na okrągło zakończona, akurat tam taki małusieńki był czpienik, taki zaczątek, i tam powinna być zamontowana rękojeść za pomocą nitów. Ale w tych głowniach odnajdywanych w grobach tych nitów nie ma w niektórych egzemplarzach. Co to znaczy? To znaczy tyle, że te miecze już zostały wyprodukowane jako symbol. Nikt nigdy nie miał nimi walczyć. Więc miecz był od początku tyleż bronią, co symbolem.
Co do George'a Lucasa jeszcze wspomnę, że na samym początku George Lucas, jak tworzył Gwiezdne Wojny, to sam miecz świetlny naprawdę nazywał się nie lightsaber, tylko laser sword. Tylko że nie pasowało to i w międzyczasie zmienili to wszystko, więc tak to mniej więcej wyglądało. A powiedz mi jedną rzecz, bo co, idąc do przodu troszeczkę tymi czasami, przejdźmy do pierwszej wojny światowej. No co, mieczy wtedy się nie używało tak samo jak i szabli, chociaż oficerowie nosili przy pasach, w dalszym ciągu noszą co po niektóre armie, no ale to bardziej już jako pokazówka, można by było powiedzieć, i symbol. Ale mieli ci żołnierze na swoich karabinach no duże sztylety, czyli bagnety, prawda? Czy to nie jest stworzenie pewnego miecza? Nie, to jest włócznia. Miecz czy bagnet, w porządku, od tych bagnetów szpontonowych wkładanych w lufę karabinów tych dawniejszych po te nowsze, przedłużając, czy karabin staje się po prostu drzewcem dla włóczni, bagnet staje się grotem włóczni. Tak się go też używa w walce wręcz, jak popatrzymy na motorykę. Na motorykę ruchów. Natomiast na początku XVII miecza, miecz jako miecz wyszedł z użycia, ale nie broń biała, bo jeszcze bardzo długo nie tylko do wydawania rozkazów służyła nie tylko szable, ale w zachodniej, zachodnioeuropejska jazda używała potomków miecza. I tutaj jest problem terminologiczny, bo u nas się nazywa tą broń, właśnie tak jak mówiłem, ten Jack Churchill w II wojnie światowej biegał z tym basket hiltem, u nas jest to pałasz. Natomiast w języku angielskim wszelkiego rodzaju, tego rodzaju broń nazywa się dalej sword, to dalej jest miecz, nawet szpada nasza, której nazwa notabene pochodzi od z tego samego indoeuropejskiego źródła co spadcha, czyli takie dawniejsze miecze, pewnie o spadkę zahaczymy, więc nie będę się rozwodził, ale nawet szpada nasza jest, nazywa się small sword po angielsku, czyli gdybyśmy posługiwali się językiem angielskim, to właściwie sword, miecz funkcjonuje w sposób praktyczny, co najmniej jeszcze w XX wieku, bo kawaleria, tak jak mówię, używa pałaszy, oficerowie szpad. No a w Polsce, ponieważ my mamy tutaj inną tradycję od XVI wieku, właściwie od końca XV, rozpoczęła się kariera szabli w Polsce, broń pochodzenia orientalnego, to nie jest inny miecz, to jest inna broń. Z zupełnie innego źródła pochodząca, z czego innego się rozwinęła. No ale u nas przecież szable były w użyciu, oczywiście nie przeciwko czołgom, to jest kompletna bzdura, ale to już chyba dzisiaj wszyscy wiedzą, że to film propagandowy. Natomiast szarże w 1939 roku, wykonane m.in. przez tatarskie pułki Wojska Polskiego, kawalerii, oni używali szabel przeciwko piechocie. I oczywiście siali tym postrach. No bo niewiele piechotnik bez długiej broni w postaci jakichś tam włóczni, kopii, przepraszam, nie kopii, a piki, może zrobić ze swoją jakąś tam krótką bronią ręczną. Koniec po prostu szybszy od człowieka. To bardzo zboczyliśmy z tą szablą. No, przejdziemy troszeczkę dalej to trochę. Powiedz mi tak, bo jest taki żart, z czego składa się dzida bojowa. Na pewno zna. Tak. Dobra, a powiedz mi, a z czego się składa miecz? No właśnie, chciałoby się powiedzieć, że jak z koniem, tak, że miecz jaki jest, każdy widzi, ale to nieprawda. Dlatego, że jak ktoś, kto nie zajmuje się, powiedzmy, historią uzbrojenia, myśli o mieczu, to stawiam wiele na to, że myśli o w pełni rozwiniętym mieczu tak zwanym rycerskim, czyli mieczu średniowiecznym, gdzie mamy głownię dwusieczną, gdzie mamy jelec krzyżowy najprawdopodobniej w tej wyobraźni i głowicę. Ale żeby do tych elementów dojść, no to właśnie musiała odbyć się jakaś ewolucja. Pierwotne miecze, tak jak wspomniałem przed chwilą, nie miały czpienia, to znaczy zastawa głowni nie przedłużana była w czpień, na którą nakładało się lub okładało
okładziny rękojeści, montowało jelec i głowicę na końcu, tylko po prostu jakby doklejało i donitowywało rękojeść z materiałów organicznych. Dlatego też wiemy, że to była broń wyłącznie do kłucia służąca, bo przy jakimkolwiek uderzeniu to by się wszystko no, rozpadło. Szczególnie gdy trafiłoby na jakąś zasłonę, na przykład starczy. Więc te elementy poszczególne dochodziły w epoce jeszcze brązowej, w Mykenach, wykombinowano chyba w XIV wieku przed naszą erą, XIV-XV wieku przed naszą erą, miecze rogate, tak się to nazywało, czyli wyciągnięto zastawę do góry, tworząc pierwszy jelec. Takie rogi skierowane w stronę dłoni trzymającego. I one służyły nie tyle do zasłonięcia przed uderzeniem przeciwnika, bo to akurat no, w stronę broniącego się kierowało ostrze, kierowałoby ostrze, ale służyło zabezpieczeniu własnej dłoni, żeby nie zesliznęła się na głownie przy zadawaniu pchnięcia. Więc to jeszcze nie był jelec. Potem to z kolei zanikało i pojawiało się ponownie. Mi się wydaje, że po raz pierwszy tak w pełni ukształtowany miecz to ksifos grecki, który gdzieś w pełni ukształtował się w VI wieku przed połowie, VI wieku przed naszą erą. I tam mamy rzeczywiście jelec krzyżowy, chociaż on jest wyciągnięty z głowni, o dziwo, i dopiero obłożony dwoma płytkami brązowymi na zewnątrz. I mamy też solidną, brązową, cylindryczną głowicę na końcu. Już pomijam w tej chwili historię głowni, która jest wielofunkcyjna. I potem to znowu zanika, te w epoce wędrówki ludów właściwie jelec na pewno nie służy żadnej obronie, bo jest zbudowany z materiałów organicznych obłożonych cienkimi blaszkami. I dopiero tak naprawdę koniec X wieku i nastanie mieczy typu Alfa, czy tam to wedle Nadolskiego, typu X wedle Aukszota, to miecz w pełni ukształtowany, gdzie możemy podać właściwie wszystkie części składowe. A tutaj słuchacze, Szymon widzi, Państwo tylko mogą usłyszeć, ja mam kilka różnych mieczy ze sobą. Obłożyłem się różnymi egzemplarzami, więc no idąc od góry. Generalnie się opisuje miecz. Igor, infografikę z tym, więc będą na pewno wszyscy widzieć, o czym mówisz. Dobrze? Dobra, ja wyślę, tak. Generalnie rzecz polega na tym, że patrząc na miecz, układamy go i opisując, układamy go sztychem w dół, czyli głowicą w górę. Więc od góry mamy rękojeść, na którą składa się, znaczy oprawę rękojeści, na którą składa się głowica, czasami wielodzielna, czasami nakładka głowicy i podstawa głowicy. Potem jest czpień rękojeści z okładziną rękojeści. Pod nią jest jelec różnych kształtów, który leży na nasadzie czy obsadzie. I potem zaczyna się głownia z Polska, też głownia jest słowem polskim, w przeciwieństwie do jelca, który pochodzi z niemieckiego Hilce. Albo też brzeszczot. Czasami uważa się, że brzeszczot to głownia przed oprawieniem rękojeści. Ale to już taka bardzo jakaś daleko posunięta dywagacja. Więc mamy głownię, która składa się oczywiście z dwóch płazów i z dwóch ostrzy. Płazy to co płaskie, ostrza to są krawędzie tnące. Środkiem miecza, środkiem płazu z obu stron albo biegnie zbrocze, czyli takie wgłębienie, albo w przypadku innych mieczy oś albo no, taka grań po prostu wzmacniająca. To głównie przy mieczach służących do zadawania pchnięć. Na końcu jest za to sztych, albo inaczej, część twarda, część miękka. Tutaj mamy długość głowni na jej przebiegu od góry idzie zastawa i na dole sztych służący do zadawania pchnięć w tych mieczach, które się do tego nadają. Ja na chwileczkę przerwę, bo to chcę dojść do takiego jednego słowa, które powiedziałeś, zbrocze. Czy to ma coś wspólnego ze zbrukaniem kogoś albo czegoś? Nie słyszałem o tym.
Teoria na zbrocze czy strudzinę, właśnie raczej strudzina, to są te węższe takie zagłębienia, zbrocze jedno szerokie, one miało tam służyć do, takie mity krążą, do spływania krwi. Nie, to jest element technologiczny, służący zmniejszeniu wagi głowy, po prostu. No to przyjemnie, dobrze. Zacznijmy troszeczkę też na temat metalurgii tego wszystkiego, bo jednak z postępem technologicznym wytwarzania tego miecza, czyli od tych takich szpikulcy po bardziej wydłużone kształty, jednak ta metalurgia się zmieniała i człowiek potrzebował najprawdopodobniej coraz twardszych materiałów, bardziej sprężystych, mniej pękających. Jak to wyglądało na przełomie wieków? Na przestrzeni wieków to dlatego miecz jest tak fascynujący, dlatego że za jego pomocą i zmianami w zakresie technologii i symboliki możemy opowiedzieć tak naprawdę historię cywilizacji europejskiej. Bo miecz ma też to do siebie, że zmiany w tym zakresie przeszywały cały kontynent niezwykle szybko. Nawet w odległych epokach jakby nowa idea, która pojawiała się w pewnym miejscu Europy, po 50 latach obejmowała ogromny jej obszar. A już na przykład w czasach, które w Polsce nazywamy okresem wpływów rzymskich, czyli od początku naszej ery, no to właściwie plemiona germańskie bez opóźnienia czasowego adoptowały nowinki technologiczne stosowane przez Imperium Rzymskie. Dlatego, że po prostu służyli w różnym charakterze w armii rzymskiej. Najpierw jako auxiliaris, potem już jako normalnie legioniści i zanosili tę broń po zakończonej służbie, plus tam jakieś różne jeszcze zdobycze, niezdobycze. Więc ten, że tak powiem, miecz spaja kontynent. Chyba tylko druga połowa średniowiecza. Znaczy, późne średniowiecze jest druga połowa, wymyśliłem nową periodyzację. Późne średniowiecze właściwie jest chyba jedynym takim czasem, w którym Europa w cudzysłowie pęka. To znaczy są różne drogi rozwojowe miecza w różnych regionach. Ale dobra, wracając. Epoka brązu, tak? Tutaj te miecze pojawiły się, tak jak mówiłem, w dwóch miejscach. Wyspy Brytyjskie i basen Morza Śródziemnego. Około X wieku, czy właściwie w X wieku, pierwsze żelazne miecze pojawiają się w środowisku greckim. To jest gdzieś związane z najazdami, tak zwanymi najazdami ludów morza. Polską taką książkę niedawno wydaną, 1177 rok przed Chrystusem. Rok, w którym upadła cywilizacja Erika Kleina. W zeszłym roku ona, ta książka wyszła, pokazuje w ogóle upadek cywilizacji epoki brązu, tego takiej globalizacji w skali basenu Morza Śródziemnego. Bardzo ciekawa, ja to mówię w kontekście tego najazdu ludów morza. Nie do końca wiadomo, kto to, czy w ogóle nie wiadomo, kto to był, ten ludy morza, ale oni w każdym razie, czy ten czas mimo upadku, pewnego regresu, przyczynił się teraz też do rozpowszechnienia nowych technologii. Tak właśnie w X wieku pojawiają się pierwsze żelazne miecze w Grecji. I właściwie tam one zostają. Natomiast z nich się zresztą za chwilę wykształci przez typ Nałę 2, za chwilę wykształci się ten ksifos, o którym mówiłem wcześniej, który musimy sobie wyobrazić w rękach hoplity greckiego gdzieś do połowy V wieku. Ale od mniej więcej VIII wieku przed naszą erą miecze żelazne pojawiają się w kulturze halsztackiej. Kultura halsztacka to jest... Halsztat leży w Szwajcarii, przepraszam, w Austrii. To jest eponimiczne dla całej kultury i ludy je tworzące w dwóch odłamach, wschodnim i zachodnim. Ten zachodni odłam uważa się za Celtów, czy proto-Celtów. I oni w pewnym momencie pozyskali umiejętność produkcji mieczy żelaznych. W
Wcześniej wyrabiali takie charakterystyczne, bardzo duże, masywne miecze brązowe, dochodzące do 90 cm długości, prawdopodobnie służące konnicy, broń elitarna, służąca konnicy lub nawet załogom rydwanów. I w pewnym momencie zaczęto produkować miecze właściwie bardzo podobne, ale z żelaza, co pozwoliło na jeszcze, ponieważ nie są już, one nie muszą być odlewane, tylko są wykuwane, i te pierwsze miecze żelazne są jeszcze większe. Oczywiście to jest żelazo jeszcze dymarkowe. Nie stosowało się celowych zabiegów utwardzających, czyli jeszcze nie ma mowy o hartowaniu. Ten materiał się nie nadawał do hartowania. W wyniku prac, znaczy badań metaloznawczych, okazało się, że są te głownie fragmentami gdzieś nawęglone, ale najprawdopodobniej skutkiem przypadku, a nie celowego działania. Więc te miecze nie mogły być najwyższej jakości. Mamy więc żelazo. Zmienia się kultura. Od mniej więcej 480 roku mamy kulturę latyńską w Europie, już taką, jak ktoś ładnie napisał, notorycznie celtycką, która trwa do końca, znaczy do początku naszej ery. I w tej kulturze latyńskiej podchwycono, znaczy kontynuowano tradycję niektórych mieczy halsztackich i pojawiły się, i tam one, te miecze ulegały kolejnej ewolucji, i pojawiły się takie bardzo charakterystyczne, duże miecze halsztackie z okresu, przepraszam, latyńskie z okresu Latyn 3, czyli mniej więcej 100 lat przed naszą, 300 rok przed naszą erą, do początków pierwszej, do początków naszej ery, do pierwszego wieku naszej ery. Te miecze latyńskie to są miecze, które obserwowali i musieli ich ciosy znosić rzymscy legioniści. To były bardzo duże, nawet do metra dochodzące miecze, służące wojownikom celtyckim, którzy właśnie byli wojownikami. I tym różnili się od armii rzymskiej, która zbudowana była na właściwie etosie żołnierza, wyszkoleniu do walki w ścisłych formacjach wykonywania rozkazów. Podczas gdy Celtowie, to wcale ja nie lubię mówić dzikusy, nie dzikusy, tylko po prostu nawet kultura zderzona z cywilizacją. Celtycki wojownik polegał na indywidualnej brawurze, odwadze, sile, umiejętnościach, i też o tym mówi ta broń, dlatego że ona była na tyle duża, że nie nadawała się do walki w zwartym szyku. Machali nią, jakby tak zostali opisani, że machali tymi dużymi mieczami nad głowami i potężne ciosy spuszczali na przeciwnika. No i o tych mieczach się różnie wypowiadają rzymscy autorzy, bo z jednej strony opisują takie sytuacje, że one są słabe, nienawęglone, gną się i uszczerbiają po pierwszym uderzeniu. No, to pierwsze uderzenie potężnego miecza na łeb trzeba przede wszystkim wytrzymać. Przeto jeden z wodzów rzymskich, ruszając przeciwko Galom, starał się wyposażyć swoich żołnierzy w hełmy żelazne w miejsce wcześniejszych brązowych. Czyli jednak one siały postrach. Z drugiej strony, w III wieku przed naszą erą, Filon, taki autor rzymski, to tak, w czasie II wojny punickiej, tak sobie próbuję na szybko przypomnieć, tenże Filon opisywał miecze celtyckie zupełnie inaczej. Nie jako te gnące się, aha, bo tamte, tak jak mówiłem, po pierwszym uderzeniu się gięły. I wojownik celtycki prostował ten zgięty miecz pod własną stopą. To dało asumpt jakby taktykom rzymskim do przepisowego szkolenia wojowników na ten moment. Po prostu mieli kontratakować wtedy, kiedy Celtowie tracą ten pierwszy impet, a miecze prostują pod stopami i mieli po prostu zadawać pchnięcia. No ale właśnie, wróćmy teraz do tego Filona. W jego ujęciu miecze te celtyckie, my rozumiemy je jako latyńskie, były bardzo dobrej jakości. Miały być ponoć poddawane potrójnej próbie na sprężystość. To znaczy środek głowni, wojownik miał oprzeć o czubek swojej głowy i oba końce doginać do własnych ramion. To sobie łatwo wyobrazić. I teraz
trzykrotnie powtórzyć i głownia nie powinna się zanadto odkształcić, wrócić do swojego pierwotnego położenia prawie, czyli być sprężysta. Opisywał on również, że, to taki cytat dokładnie, że są wykonywane z bardzo dobrej jakości metalu, ani zbyt twarde, ani zbyt miękkie. Mało tego, ten film podaje nam przepis, w jaki sposób one są już utwardzane. A więc utwardzano je na zimno. Nie tyle hartując, co za pomocą zagęszczenia materiału uderzeniami młotka. I też tam się martwi, że młot nie może być za ciężki, ani uderzenia zbyt silne, żeby nie spowodować kruchości. Tylko należy wielokrotnie, pewnie tysiące razy, zagęścić materiał. To się nazywa utwardzanie na zimno i rzeczywiście skutkuje. Później tym jeszcze też jednak hartowano. Podają rzymscy autorzy, że hartowano je także we krwi młodzieńców. No i tutaj mamy tyleż zabieg propagandowy, mający wystraszyć rzymskiego czytelnika cywilizowanego. No wiadomo, ochydzenie wroga jest do dzisiaj stosowaną metodą w walce politycznej, czy na wojnie, ale być może ma w sobie źródło, czy ziarenko prawdy. Dlatego, że być może jest odpryskiem po rytuałach ożywiania miecza. Wszystko nas wskazuje na to, że miecze celtyckie były nie tyle przedłużeniem wojownika, co osobnymi personami. Dlatego też miały imiona. Te miecze lateńskie, o których mówiłem, że takie wielkie i się gną, a może i się nie gną, to zależy może od plemienia, może nie wszyscy mieli równo technologię rozwiniętą, albo nierówny dostęp do dobrej jakości rud żelaza, żeby móc wyprodukować dobre miecze. W każdym razie one miały oprawę rękojeści, taki bardzo schematyczny kształt człowieka uformowane. Co wydaje się bardzo prawdopodobne, dlatego że jak popatrzymy sobie, ja tu pokażę Szymonowi, a Państwo pewnie zobaczą na jakiejś grafice, którą załączymy, to jest sztylet, większe właśnie za mieczem, mniejsze za sztylet, z rękojeścią antropomorficzną. I tutaj już nie ma, są też celtyckie, nieco późniejsze, znaczy prawie równoległe z mieczami tymi dużymi lateńskimi. I tutaj nie ma wątpliwości, ono zakończone jest główką plastycznie uformowaną, trójwymiarowo, ze wszystkimi szczegółami fryzury, nie fryzury. Być może to broń tylko rytualna, a być może nie. Więc te miecze celtyckie, one stawały się personami i być może wojownik młody podczas rytuału przejścia, kiedy stawał się pełnoprawnym wojownikiem, otrzymywał swojego przyjaciela na życie i śmierć. A więc miecz, któremu nadawał imię, a żeby tchnąć w niego życie, być może musiał wykąpać go w przenośni, być może w jednej kropelce krwi własnej, a może pokonanego przeciwnika, składając w ten sposób krwawą ofiarę. To zresztą nie byłby jedyny przypadek w dziejach. Te miecze kończyły żywot razem ze swoim właścicielem i znajdowane są później w grobach, przepalone, rytualnie zgięte, poniszczone miecze, które no, kończą żywot. I to ma tyleż walor symboliczny, umiera wraz ze swoim, nie wiem, może nie właścicielem, użytkownikiem, przyjacielem, współpracownikiem, czyli z człowiekiem, ale też chodziło o to, żeby ktoś niepowołany miecza wtórnie nie wykorzystał. Niszczenie uzbrojenia jest też znane. Chyba do tego wrócimy przy okazji duńskich znalezisk bagiennych. Bo niszczenie uzbrojenia pokonanego przeciwnika w ilościach idących w tysiące było praktykowane także jeszcze później. Zresztą odprysk jest w micie króla Artura. Wspominałeś właśnie o tym, że w krwi musiał się zanurzyć ten miecz. Ja mam taką tezę, którą można by było kiedyś sprawdzić. Z racji tego, że w dosyć łatwy sposób w późniejszych wiekach można było pozbawić stal,
bo wtedy stal pozbawiało się żelaza, stawała się ona normalnym żelazem, a pozbawiało się węgla, stawało się ono normalnym żelazem, a żelazo, jak wiadomo, jest bardzo miękkim metalem i tylko i wyłącznie nawęglanie mogłoby spowodować właśnie utwardzenie tego kawałka żelaza, to może właśnie taki gorący miecz, zanurzając we krwi, można było w jakiś sposób nawęglić. No nawęglano za pomocą materiału organicznego, czyli rozgrzanych kopyt, zwierzęcych skór, nie wiem ile tam jest krwi w żelazie, ale sposób w kontakcie z materiałem organicznym nawęglano w późniejszej epoce żelazne głownie. Te głownie, o których my mówimy tutaj, bardzo proste, z czasem stawały się coraz bardziej skomplikowane. Po prostu twórcy zorientowali się, że należy coś zrobić, że broń musi być z jednej strony elastyczna, ale z drugiej strony twarda, na ostrzach. Więc pojawił się kolejny etap rozwoju w postaci pakietowania. To jeszcze nie jest damasten czy dziwer, tylko składanie żelaza, nie dwóch materiałów różnych, żelaza i stali, tylko żelaza, ale o różnej zawartości węgla, składanie obok siebie i jeszcze nie skręcanie. I w ten sposób pojawiają się bardzo skomplikowanie zbudowane głownie, właśnie przez Celtów produkowane, gdzie jest środkiem, jako czpień, biegnie jeden pręt i po obu stronach ma dokute po trzy pręty o innych właściwościach, czyli mamy taki pakiet siedmiu, a dookoła jeszcze później dokuwane jest najtwardsze ostrze. Potem Celtowie już w naszej erze poszli o kolejny krok dalej. To znaczy zaczęto te pakietowanie, idea tego pakietowania rozwinięto w taki oto sposób, że naprzemiennie układano żelazo ze stalą, czyli z żelazem wysoko nawęglonym. Te pręty w ten sposób skute, wyciągnięte z takiego pakietu, skręcano i z tego kuto głownie, do której później dokuwano jeszcze ostrzej. To jest technologia, która nazywa się dziwerem i gdzieś od II wieku naszej ery w Europie użytkowana do, no w Skandynawii powiedzmy produkowana do X wieku naszej ery, ale nazwijmy to na terenach imperialnych gdzieś do IX wieku, jeśli nie VIII, bo wtedy nastąpił kolejny przełom, ciągle o tej metalurgii, a mianowicie miecze Ulfberg. Gdzieś koniec VIII i IX wiek, nieprawdopodobna marka produkcyjna, to nie był jeden Ulfberg. No o tym to jest zupełnie osobna rozmowa, także dajmy sobie spokój. Wystarczy powiedzieć, że jakby ponowne zorganizowanie cesarstwa przez Karola Wielkiego spowodowało ponowne otwarcie z opuszczonych przez lata kopalni, gdzie wydobywano dobrej jakości rudy żelaza. W związku z tym producenci, którzy gromadzili doświadczenie, bo trzeba powiedzieć, że od czasów celtyckich właściwie do dzisiaj najlepsze głownie wytwarza się w tych samych regionach, gdzieś w Nadrenii, czy właśnie w tym tak zwanym Noricum na terytorium Austrii. To było takie kilka centrów produkcyjnych, które zachowywało tradycje przez setki lat. Wspominałeś tutaj o Damaścia. Ja bym chciał z chęcią spytać się właśnie, bo tak, większość ludzi, które tutaj normalnie krąży sobie po świecie i nie zna się na mieczach, słyszała o stali damasceńskiej, która pochodzi, jak sama nazwa mówi, z Damaszku. Więc no, daleko, daleko stąd. A wspominałeś także o dziwerze. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym? A druga sprawa, no, w tamtych czasach, jeżeli chodzi o damast i damaszek, z którego to pochodzi, to jednak chyba szable tam powstawały, a nie miecze. A tutaj mówisz o mieczach i dziwerze. Czy to jest jakaś tak naprawdę duża różnica? To wymaga uporządkowania. Niestety też potworną robotę zrobił jakiś taki film, w którym niestety też wziąłem udział. Teraz nie, chyba dla National Geographic jakiś amerykański kowal kosmiczne głupoty opowiadał o tym, że wikingowie
kuli miecze Ulbert ze stali gdzieś tam ze schodu ściąganej. No kakołomna, piętrowa bzdura. Pomijając fakt, że miecze Ulbert nie kuli wikingowie. No więc dobrze. Co to jest ten Damasten? Otóż Damasten pochodzi z Damaszku. Nazwa, tak, odnosi się, gdzie europejscy rycerze mieli spotkać się z głowniami, czy w ogóle ze stalą o skomplikowanej budowie. Tylko że ta stal damasceńska prawdziwa, pochodząca z Damaszku, to nie jest efekt pakietowania, wielokrotnego przekładania materiału o różnej właściwości, tylko jest to stal krystaliczna, uzyskiwana w procesie wytopu, to znaczy, przepraszam, stapiania, gdzie w bardziej miękkim materiale zawiera się w elementy okruszki, w przenośni obrazowo, twardszego elementu. Taka stal była produkowana w Indiach bodajże od 7 czy 8 wieku przed naszą erą i w późniejszych czasach, gdy już funkcjonowało państwo rzymskie, Rzymianie drogą handlu pozyskiwali bryły takiej stali i z niej wykonywana była broń oficerska. Ale to jest broń, jakby materiał wytapiany, czy stapiany, nie wielokrotnie przekuwany. Natomiast dla Rzymian metalurgią zajmowali się zromanizowani Gallowie, no, zwani inaczej Celtami. I oni od tego pakietowania, pamiętają Państwo, mówiłem o tych mieczach lateńskich, że myśleli, że mają wiele prętów ze sobą złączonych, czyli takie skomplikowane głownie budują, które można było już wyginać i w ogóle, to poszli krok dalej. A mianowicie lepiej nawęglone fragmenty pozyskiwane w wytopie w procesie dymarkowym łączono z materiałem słabszym, czyli z żelazem nienawęglonym, i te pakiety potem właśnie po przekuciu skręcano. I to jest technika, którą nazywa się damastem skuwanym albo pseudo-damastem. I najlepsze jest pseudo-damastem, bo to z damaszkiem nie ma nic wspólnego. Po staropolsku ta technika skuwania, przekuwania nazywa się dziwerowaniem, a tamta pochodząca z Indii i potem jeszcze używana troszkę w Rzymie, i potem używana w Damaszku, którą zapoznali się też rycerze europejscy, nazywa się po polsku, staropolsku, bułatem. W połowie XV wieku w jakichś księgach polskich pojawia się takie sformułowanie tres cuteli bilatowe, czyli trzy noże bułatowe. Czyli to, co ludzie wyobrażają sobie, taki nieprzygotowany, że tak powiem, obserwator, wyobraża sobie jako wielokrotnie przekuwane stal damasteńska, to nie jest stal damasteńska, tylko pseudo-damasteńska, czyli dziwer. I to, tak jak powiedziałem, rzecz skomplikowana. Dlatego ja bym w ogóle odpuścił używanie terminu damasten i pozostał przy dziwerze i bułacie. Bo to po prostu dwie różne technologie. I ważne dla naszej opowieści właściwie jest to, że ten dziwer wymyślili galijscy, zromanizowani Celtowie, rozwijając technologię używaną w epoce laten. A potem ta technologia, tak jak mówię, oni właściwie to jako jedyni produkowali. To były dość zazdrośnie strzeżone tajemnice i wymagające ogromnej wiedzy. Więc broń w tej technologii, która rozprzestrzeniła się po Europie, choćby znajdowana daleko na północy lub na wschodzie, właściwie nieodmiennie pochodzi z kilku centrów produkcyjnych na zachodzie Europy. Przejdźmy teraz może do takiego czegoś, co też dużo ludzi zainteresuje, jak rytuały z wykorzystania miecza, które są nawet w dniu dzisiejszym, bo jak dobrze mi się wydaje osobiście, to właśnie przy pasowaniu oficerskim, przy przekazaniu
patentu oficerskiego. Nie wiem, czy dzisiaj się pasuje tego oficera, ale na pewno przekazuje się mu szablę oficerską. Nie jest to miecz jednak, ale jak to wyglądało od najstarszych lat, czyli tak jak powiedziałem, pasowanie na rycerza. Co z tym Excaliburem, bo to też jest magiczny miecz, który... A to już, nie mieszajmy, bo to dwa różne, bardzo rozległe tematy oba, ale jak zacząłeś o rytuałach, no to wspomniałem, że już te pierwsze miecze z XVII wieku przed naszą erą, nie mając otworów na nasadzie, czy na tutaj do mocowania oprawy rękojeści, już miały charakter rytualny. Nie wiemy, jak wyglądały obrzędy z nimi związane, no ale nie były bronią, niektóre egzemplarze oczywiście podkreślam, nie były bronią sensu stricto, to znaczy bronią użytkową. Natomiast wspomnieliśmy też przecież o rytuałach celtyckich, być może krwawych, które powoływały miecz do życia, nadając mu duszę. I, no i bardzo powszechnie jakby rozpoznawalny jest ryt pasowania na rycerza. Czyli bo w ogóle mało kto pamięta o tym, że samo pasowanie to jest nałożenie pasa rycerskiego, dlatego że pas symbolizuje mężczyznę. To jest kolejny z męskich. Mówimy o kimś rozpasanym, jako nie do końca ubranym. Więc mężczyzna w pełni odziany musi mieć pas. Co ciekawe, takie wizerunki pewnego dancing man, czyli tańczącego człowieka, wojownika, no to jest VII wiek naszej ery. Mamy takie wizerunki z Anglii, ze Szwecji, z Niemiec, nagich wojowników, dzierżących na przykład dwie włócznie, albo włócznie i miecz, na głowie noszących hełmy z rogami, zakończonymi głowami ptasimi. Poza tym są całkowicie nadzy poza pasem, który jest wyraźnie na tych ilustracjach naniesiony. A więc ten pas i broń tworzyły wojownika. I tym właśnie był rytuał pasowania na rycerza, który wykształcił się w średniowiecznej Europie. No i co tutaj dużo można powiedzieć? Właściwie... To może przejdźmy do kolejnego tematu. Rycerze okrągłego stołu. Chyba jedni z najbardziej popularnych i znanych na całym świecie użytkowników miecza. A szczególnie jeden z nich, czyli król Artur i jego najsłynniejszy Excalibur. Czym on był dla niego i dlaczego był taki fantastyczny, niesamowity? I... No i tu mamy dalej... Wracamy do tego mitu miecza, o którym wspominałem już ładny czas temu. No więc dobrze. Mit króla Artura. Co to w ogóle jest? Oczywiście my znamy go w najbardziej rozbudowanej postaci, które wytworzyło średniowiecze. Ale nie są to tylko bajki dla rycerzy, tylko one się opierają, te wszystkie wersje Sir Thomasa Malory'ego czy inne, opierają się na walijskich podaniach, legendach, które mają w sobie znowu, jak to często bywa, ziarnko prawdy. Więc kim był w ogóle król Artur? Był zromanizowanym Brytem, południowym Brytem. Czyli mamy sobie Rzym okupujący Wyspę Brytyjską, znaczy Brytanię, i część miejscowej elity dobrze sobie żyła pod panowaniem rzymskich, będąc pewnie dwujęzycznymi. Korzystała jakby z dobrodziejstw dwóch światów, pewnie pośredniczyła, pewnie z nadania rzymskiego okupanta zarządzała ta elita swoimi plemionami. Taki król Artur miał walczyć z Piktami najeżdżającymi z północy, wyobrażamy sobie ten mur Hadriana, te posterunki rzymskie wzdłuż granicy, wzdłuż Limesu tam postawionego. No i w 410 roku Rzym się wycofuje, pozostawiając za sobą tak naprawdę sieroty. Pewnie ludzi może znienawidzonych, bo tych, którzy zaprzedali się imperium. No i z tej licencji imperialnej pomagający okiełznać, pomagający eksploatować miejscową ludność. Wyobrażamy sobie, że oni byli dość
przerażeni w tym momencie. I takim właśnie człowiekiem był być może Uther Pendragon, czyli król, przepraszam, ojciec króla Artura. Jak wiemy, Uther Pendragon zginął, a w momencie krytycznym wbił swój miecz w kowadło, które stało na kamieniu. No i napis tam miał głosić, że prawowierny król ma będzie w stanie go dobyć, ten miecz. Król Artur był oddany rycerzowi na, chyba Hektor miał na imię, pod opiekę, na wychowanie, nie wiedząc, że jest tak wysokiego rodu. No i był turniej właśnie polegający na tym, że miejscowa elita miała się zjechać. Oczywiście to jest już legenda, tak? I próbowali się członkowie rodów, kto jest w stanie ten miecz wydobyć. Bo ten, kto go wydobędzie, zostanie ogłoszony królem Brytów. No i nikt nie mógł, a gdzieś tam ten Hektor chyba zostawił miecz swój i wysłał młodego Artura z powrotem do domu, żeby go przyniósł. A Artur gdzieś przechodził koło tego kowadła i bez wysiłku miecz wydobył. No i nie było świadków. W końcu to jakoś tam doszło, że musiał to powtarzać po wielokroć, bo nikt nie chciał wierzyć, że taki chłystek ma być władcą. No ale okazało się, że to jednak on jest prawowiernym, prawowitym potomkiem Uthera Pendragona. No i potem ten miecz, on zresztą traci i pojawia się drugi miecz, bo król Artur miał dwa miecze. Ten Excalibur, czyli co próbuje się tłumaczyć jako Excalce Liberare, czyli z łaciny wydobyty, uwolniony z kamienia, miał, jak to w legendach, to wszystko się miesza i traci. I wszystko się miesza i traci jakby swoją taką przejrzystość. Więc tworząc tą taką pełny kanon tej legendy, musiałby król Artur pozyskać drugi miecz, który nadała mu pani z jeziora. Tak, bo czyli w jeziorze pojawiła się biała postać, a właściwie ręka odziana na biało, wysunęła rękę, przekazując Arturowi miecz i wiadomo, że ten, kto święty miecz posiądzie, ten przywróci ład i porządek. Bo ten król Artur, no tak, powiedzmy, jest następne pokolenie po tym Utherze Pendragonie, czyli mamy gdzieś schyłek V wieku, powiedzmy, już po upadku Cesarstwa Rzymskiego, czy Cesarstwo Rzymskie już w ogóle pada. No i tutaj na terenie Wielkiej znaczy Brytanii jest niezły chaos. I teraz tylko ten będzie w stanie zaprowadzić pokój, kto będzie miał boski oręż. Ten prawowierny, archaiczny jakiś, który daje no, moc. I tutaj mamy te same miecze, które, o których mówiliśmy wcześniej w trylogii Tolkiena. To jest ta sama idea, po raz kolejny do kultury europejskiej wprowadzona. Król Artur, ginąc jakoś tam po tej bitwie ostatecznej z Mordredem, nawzajem się pozabijali, jak umierał, to jeden z jego rycerzy dostał zadanie wrzucenie tego miecza Artura z powrotem do jeziora. No i zostawił Artura, wziął ten miecz, próbował go wrócić, znaczy powiedział, że wrzucił do jeziora, ale nie mógł tak wspaniałego oręża, bo wraz z tym orężem na ziemi zapanował ład, porządek i pokój. Bez miecza, bez bohatera jest chaos. No i Artur się spytał, co się stało. On mówi, że nic się nie stało, wrzuciłem miecz do jeziora. No to nie wrzuciłeś, kłamiesz, jeszcze raz. No i tak trzykrotnie, dopiero za trzecim razem rzeczywiście był w stanie ten rycerz miecz do jeziora wrzucić. I tam oczywiście pojawiła się dłoń, ręka kobieca, odziana na biało, miecz pochwycić i zanurkować z nim w odmętach wody. I dopiero wtedy król Artur, słysząc tą opowieść, wiedział, że dokonał się pewien cykl i mógł umrzeć. I tutaj mamy klucz. Kim jest ta biała postać z jeziora? Kolor biały w tradycyjnych kulturach jest kolorem śmierci, wcale nie weselnym. Ta postać, mało tego, i miecz sam wyłania się z wody, a więc z samego środowiska chtonicznego, z żywiołu chtonicznego, podwodnego, mrocznego, związanego i z przodkami, i ze śmiercią, ale także z wiedzą. Więc jakby król Artur zostaje obdarzony magicznymi mocami przez bogów. I proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia pewnie
u chrześcijańskich autorów późnośredniowiecznych z pewną nieświadomą pobielaniem bardzo archaicznych pogańskich mitów. Bo tu bogowie podziemni, bogowie chtoniczni, ofiarowują Arturowi, bohaterowi, orężniki, któremu on przywróci łap i zapewni ludowi i dostatek, i spokój, i w ogóle same szczęścia. Ta biała postać była to więc jakiś odprysk jakiejś, ta Lady of the Lake, jakiejś wieszczki, władczyni właśnie zaświatów, ale być może jest znowu odpryskiem jakiejś historycznej postaci, oczywiście nie znanej z imienia nazwiska, ale może funkcji. Wspominałem o tym, że broń pokonanych przeciwników deponowano, niszczono. Tak czynili Germanie od IV wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery, czyli bardzo długo. Są stanowiska bagienne w Danii, jest ich Hjordspring, to najstarsze, a najmłodsze, to znaczy najdłużej używane bagno Nydam. Tam całe armie były, znaczy wyposażenie całych armii. Obie wymienione przeze mnie nazwy z obu tych bagien, z każdego z nich wydobyto po 15 tysięcy sztuk militariów. Tarcz, włóczni, a ponieważ to bagno zamienione w torfowisko później zachowywało się to znakomicie, włącznie z elementami drewnianymi. Więc mamy włócznie z pełnymi drzewcami. Tarczę z zachowaną nie tylko żelaznymi, czy metalowymi, przepraszam, okuciami, ale też samymi drewnianymi korpusami. Nieliczne topory, ale bardzo liczne miecze. Całe garnitury mieczowe, czyli pasy pookuwane. Więc tą broń składano do wody. Odsyłano broń pokonanego wroga w zaświaty. Bramą zaświaty jest między innymi są zbiorniki wodne. Ten element, tak? A więc ktoś, kto podejmie broń z zaświatów, może właśnie jedną ze złożonych w ofierze, może właśnie z takiego bagna, znaczy to były jeziora pierwotnie, potem bagna, potem to się przekształca oczywiście naturalnie. Ktoś, kto wydobywa archaiczną broń, sięga po broń, wracamy do Gwiezdnych Wojen, z bardziej cywilizowanych czasów i przywróci archaiczny porządek, bo dobrze, to już kiedyś było. Złoty czas jest zawsze za nami. Kiedy byśmy nie żyli, to chyba tylko Iron Maiden w Summer in Time śpiewa, tak, że nie trać czasu ciągle poszukując złotej epoki, bo może właśnie teraz są złote czasy. Nie, dla ludzi złote czasy, przynajmniej dla Europejczyków, ten nasz mit utraconego raju, i to nie w wymiarze chrześcijańskim, utraconego raju zawsze jest już za nami. Właściwie czekamy tylko na katastrofę. Ewentualnie jak sam widzisz, to w tej chwili chyba się dzieje nawet, nie? No tak, tak, ale właśnie, ale to nam z kolei to nas przywraca do rodzimowierczego, bardziej pogańskiego sposobu postrzegania, bo wiadomo, że coś będzie po tej katastrofie. A więc tu mamy koncepcję czasu cyklicznego. Coś upadnie po to, żeby powstało coś nowego. Jako niechrześcijanie. Dlaczego? Jako niechrześcijanie nie czekamy na sąd ostateczny, po którym już będzie wieczne nieróbstwo, tylko pojawi się coś nowego. I temu wszystkiemu towarzyszą w mitach zawsze cudowne oręża. No bo właśnie, był kiedyś czas wspaniały, gdzie nasi przodkowie pokonali wroga, jego broń złożyli, wysłali w zaświaty przez bramę wodną, potem nastał ciężki czas chaosu, ale pojawi się bohater, król Artur, czy wiele imion innych tu można wsadzić, i on dobędzie tego wspaniałego oręża, jak Aragorn w Powrocie Króla, i znowu przywróci chaos. Czyli w tych wszystkich mitach związanych też z mieczem pojawia się ta tradycyjna indoeuropejska koncepcja czasu. No. I tak o.
To jest wszystko cyklicznie, wszystko cyklicznie. A powiedz mi coś na temat władania tym mieczem, bo tak szczerze mówiąc, to ja jako laik, który trzymał miecz może kilka razy w życiu, wiem o tym, że można nim pchnąć i można nim kogoś chlasnąć z prawej, z lewej albo od góry. I to tyle. Czy coś jest więcej na ten temat? Jest bardzo dużo i to absolutnie zależy od epoki. Wspominałem, że te pierwsze miecze z epoki brązu, te najdawniejsze, były bronią przeznaczoną wyłącznie do pchnięcia. Bo no, o tym mówi nam budowa tego miecza, ale też są jest też ikonografia z epoki, która pokazuje kolących przeciwników, nie siekących. Miecz w pełni rozwinięty, znaczy inaczej, w ogóle miecz jest jedyną kategorią broni jakby opracowaną ściśle do walki z drugim człowiekiem. Nie jest to broń myśliwska, którą używamy przeciwko człowiekowi. Jest to broń do walki między dwoma wojownikami tego samego gatunku. Włócznia, oszczep, łuk, proca, bumerang, flinta. Wszystko jest bronią też myśliwską. Nie będziemy dyskutować, co było wcześniej, jajko czy kura, czy najpierw zabito człowieka, czy najpierw zabito dzika, to nie jest istotne. To jest broń myśliwska i broń, z pewnymi modyfikacjami oczywiście, i broń bojowa, miecz nie. Są takie miecze na dzika, z takimi poprzeczkami domontowanymi na głowni, to jest XVI-wieczny wymysł, no ale to jest taki jakiś epizodzik przy tysięcznych mieczach, które znamy, no, zastępy tysięczne mieczy i ogromna różnorodność form. Więc miecz w pełni rozwinięty łączy w sobie możliwość kłucia, rąbania i cięcia. To są trzy różne formy. A do tego jeszcze zasłony, zastawy, czyli powiedzmy jak szabla. Mieczem doskonale można zadawać pchnięcia, jeśli ma wykształcony odpowiednio sztych. I były takie miecze, które spełniały wszystkie te funkcje. Tenże Xiphos, o którym mówiłem. Takim mieczem był również Gladius rzymski, szczególnie ten wcześniejszy, czyli typu Moguntia, który można było rąbać, chociaż on był nieduży, ale można było rąbać, ciąć. W końcu Spatha też łączyła te wszystkie funkcje, a potem miecze pełnośredniowieczne, które łączą w różnych kombinacjach te trzy zadania. Jakby nie ma jednej linii rozwojowej od najstarszych do najnowszych sposobu, dominującego sposobu walki mieczem. To szło znowu w małych cyklach. Miecze najpierw kolono, bo to jest ciągły wyścig między producentami uzbrojenia ochronnego a uzbrojenia zaczepnego. I podobnie ciągle w małych cyklach następują po sobie miecze z dominującą funkcją cięcia i kolenia. Jest taka wśród szermierzy nierozwiązany spór cut versus thrust, czyli to jest skuteczniejsze, broń koląca czy broń siekąca. No to jest trochę taki spór przypominający właśnie co było pierwsze, jajko czy kura. Oczywiście stosujący broń kolną będą mówili o tej, a ci, którzy wolą siec, będą mówić, że to jest znacznie skuteczniejsze. W pełnym średniowieczu Europa dorobiła się traktatów szermierczych. Najstarszy znany, to trzeba zawsze mówić, że znany, bo być może były starsze, o których nie wiemy, i 33 z około 1300 roku, a więc początku XIV wieku, gdzie pokazuje w postaci takich obrazków poszczególne fazy ruchów różnych technik szermierczych przy użyciu jednoręcznego miecza, jak dobrze pamiętam, typu XIV, a więc kolnego, ale również siecznego i małego puklerza. Co ciekawe, tam mnich uczy, ale jednym z uczennic jest kobieta. Bo ta walka traktatowa to nie do końca była walka taka jakby wojenna, bardziej, właściwie stuprocentowo pojedynkowa. I tych traktatów mistrzów ze słowetnym Talhoferem
i wieloma innymi jest całkiem sporo, szkoła niemiecka, szkoła włoska. Dzisiaj są adepci tej sztuki, próbujący odcyfrować, zrozumieć te techniki, bo są takie skróty, to nie jest do końca, mistrz nie zdradzał wszystkich tajników, to jest taki bryk dla kogoś, kto już potrafi, więc trzeba sobie metodą prób i błędów dojść, jak technika wyglądała. To się nazywa HEMA, czyli Historical European Martial Arts, czy dawne europejskie sztuki walki, tak? DESW po polsku. No i to międzynarodowa społeczność w całej Europie, w Ameryce ludzie dyskutują, jak broń była używana. To mówimy o średniowieczu pełnym. Natomiast moim jakby odkryciem, to co mówiłem, że następują te okresowe zmiany głównej funkcji miecza, czyli kucia i sieczenia, to jest jedno z moich odkryć, jakby, że cała historia miecza zatacza wielki krąg również. To znaczy rozpoczyna się od broni kolnej, wielokrotnie zmienia i kończy się również tym small swordem, czyli bronią, czyli szpadą, czyli kończy się tak samo jak zaczyna, jako stosunkowo lekka broń do kolenia. Ale jest jeszcze drugie prawidło, które wydaje mi się, że odkryłem, budując wystawę i pisząc tą książkę, a mianowicie takie, że imperia kolą, a barbarzyńcy sieką. Bo kolenie wymaga mocnego przeszkolenia. Mówiąc inaczej, naturalnym odruchem człowieka, dziecka, małpy, gdy dasz mu patyk, on będzie tym machał. Nie będzie tym zadawał sztychów. On będzie tym machał, tak? Co innego, jak dostanie coś w kształcie noża, niedużego. Można sobie pooglądać, są filmiki różne, takie kryminalistyczne, dość potwornie to wygląda, że z krótkim nożem nieprzeszkolony napastnik zbliża się i zadaje bardzo dużo pchnięć nożem. Natomiast mieczem, maczetą, są obrazki ludzi z Afryki dzisiaj na ulicy walczących maczetami. To wygląda bardzo chaotycznie, ale oni wszyscy machają jak najdalej od siebie. To jest naturalne. Więc żeby przyjąć pozycję ciała, nie obawiając się przeciwnika, odpowiednią pozycję ciała i wyprowadzić pchnięcie w przeciwnika długą bronią, to trzeba przejść długi trening, zarówno fizyczny, techniczny, jak i psychiczny. Dlatego też wiemy, że ta pierwsza broń, kolna, służyła wojownikom z wyższych sfer, czy z najwyższych, no z elity społecznej. Dlatego, że oni musieli mieć czas po prostu to robić. To nie byli rolnicy, to nie były masy wojska, tylko elitarne, że tak powiem, gry i zabawy rycerskie. Oczywiście te rycerskie w przenośni, bo mówimy o epoce brązu. I to samo dotyczy to, co mówiłem, kontaktu między Celtami, kontaktu zbrojnego między Celtami a Rzymianami. Rzymianie, zresztą jako pierwsza zwarta formacja polegająca na zestawie przede wszystkim tarczy i miecza w bezpośrednim zwarciu, bo przed nimi duże formacje hoplitów rzymskich falangi macedońskiej polegały przede wszystkim na włóczni. Miecze były bronią boczną, tak powiem, drugorzędną. A Rzymianie po wyrzuceniu pilum sami kolili już legioniści właśnie tymi swoimi gladiusami. Najpierw typu Pompeji, Mainz, czyli Moguncja, a potem typu Pompeji. A ci Celtowie, czyli barbarzyńcy, czyli wojownicy, rąbali. I właściwie takie jest prawidło. Potem po unifikacji epoki, nazwijmy to wikingów, czy wczesnego średniowiecza, gdzie broń właściwie nie ma charakteru regionalnego. To są już bardzo specjalistyczne badania, który typ oprawy rękojeści jest bardziej powstał w Skandynawii, a który jest z wpływami insularnymi, czyli na wyspach powstał, a które może jest środkowoeuropejskie, a które zachodnioeuropejskie, jakieś tam typy się mieszają. Ale w ogólnym obrysie te miecze są takie same. Właściwie od Anglii po Ruś.
I tak to jest gdzieś do wieku 13, może 14, gdzie tutaj, czy inaczej, w epoce jeszcze romańskiej, Europa walczy takimi samymi mieczami. W epoce gotyckiej pojawia się rozdźwięk. A więc kraje środkowej Europy i północnej poszli w kierunku rąbania, czyli rozwijając ideę miecza do rąbania nawet bardziej niż cięcia. To się tam od tego tak zwanego półtoaręcznego miecza typu 13A według Oakeshota w tą stronę poszła broń. Natomiast kraje zachodu Europy, zachodniej Francji, Anglii i południa Europy, poszły już wtedy w stronę broni konnej. I tam miecze stają się coraz lżejsze, o coraz mocniej zarysowanym sztychu. Czyli jak sobie wyobrazimy takiego rycerza polskiego z XV wieku, to on ma rąbać. A taki Hiszpan w tym samym czasie będzie kręcił, aby ukłuć. To być może jest związane, różne są przyczyny, związane być może jest z klimatem, z ilością obłożenia się elementami uzbrojenia ochronnego, czyli po prostu zbroi płytowej, która powiedzmy w warunkach Hiszpanii trudna jest zapewne na polu bitwy do utrzymania i tak dalej. Chociaż z drugiej strony XV-wieczny autor traktatu wojskowego z Włoch przekonuje, że no możesz być mistrzem fechtunku, ale w pierwszej linii na bitwie twoje szanse bez zbroi masz ograniczone, natomiast możesz nie tak wiele umieć, ale jeśli masz zbroję, to przeżyjesz na pewno więcej. I to pisał Włoch. Ciężko powiedzieć, która z tych broni lepsza, czy to ta do kolenia, czy jednak do rąbania. Nie ma czegoś takiego jak lepsza, przepraszam, nie ma czegoś takiego jak lepsza. To wszystko uwarunkowane uzbrojeniem ochronnym, innymi rodzajami broni, teatrem polu działań. Ci ludzie, zawsze powtarzam, ci ludzie w dawnych epokach nie byli w niczym jakby mniej inteligentni od nas. Na innym perspektywie. Też pokazują, że są jednak lepsi, jeżeli chodzi właśnie o wymyślanie różnego rodzaju rzeczy. Po prostu chodzi o to, że w danych warunkach dany zestaw uzbrojenia lepiej się sprawdzał. Panowały takie obyczaje. No Polska była taką potęgą w XVI-XVII wieku, już pomijam cały zarys ustroju gospodarczy, ale między innymi militarną, z tego względu, że potrafiliśmy czerpać najlepsze rozwiązania z różnych stron, no bo przeważnie przeciwnicy jakby unifikują broń, żeby to do siebie pasowało, żeby można było walczyć. Dlatego polskie formacje były z jednej strony w stanie walczyć przeciwko zachodnio- i północnoeuropejskim muszkieterom i pikinierom, z drugiej strony jakimś tam piechotnym kozakom, z trzeciej strony lekkiej jeździe i piechocie tureckiej itd., itd. Więc nie ma broni najlepszej. Jest dopasowana do danego teatru działań. W twojej książce jest bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju mieczy i niektóre są naprawdę fantastyczne, fantazyjne bym to nawet nazwał, i zadziwiające. Jednym z nich, o których czytałem i chciałbym, żebyś ty właśnie o nim opowiedział, jest miecz pierścieniowaty. Co to jest? A tak, to od VI-VII wieku naszej ery. Przejaw kultury drużynniczej. A więc pojawiły się miecze, u których głowic dźwięczały pierścienie. I to były miecze, które znajdują, czy te miecze znajduje się daleko od północnej, od Skandynawii, po Longobardów w północnych Włoszech, przez oczywiście Niemiec. I znajduje się także na wyspach brytyjskich. No generalnie obejmują całą Europę. One nie są bardzo liczne, ale jest ich sporo. I czym one były? Najprawdopodobniej ten pierścień oznaczał członka drużyny książęcej, królewskiej, wodzowskiej. Te pierścienie pierwotnie były, nie będę wchodził w te cztery etapy rozwoju pierścienia, czy głowic pierścieniowych. Chodzi o to, że te pierścienie rzeczywiście były kiedyś pierścieniami, takimi prawdziwymi okręgami z żelaza, które przynitowywano do głowicy miecza.
Później głowicę miecza na samym końcu rozwoju tego, w VII wieku pod koniec, później już całe głowice, nakładki głowicy odlewano razem z elementem, który miał wyglądać jak pierścień, już nawet nie był ruchomy. A skąd to się wzięło? Otóż to było małżeństwo w przenośni, symbol związku między wojownikiem a jego wodzem. Wiemy, już na przykład Tacyta z Germanii, czyli z pierwszego wieku naszej ery, rzymski historyk Tacyt opisywał obyczaje germańskie i tam pisał, że wódz walczy dla zwycięstwa, a drużyna dla wodza, jego wojownicy. I oni jako nagrodę oczekują skrwawionej framei, czyli włóczni. Mówimy o pierwszym wieku naszej ery. I później ten wódz jakby odwdzięczał się wystawnymi ucztami, karmiąc tych swoich wojowników, ale w ogóle uważa się, że wspólnota stołu z wodzem między wojownikami było taką nobilitacją i elementem rytualnym zacieśnienia więzi między wojownikami i między wojownikami a wodzem. No i w późniejszych czasach ten wódz już nie frameą obdarowywał, czyli nie włócznią, a różnymi kategoriami broni z mieczem jako tym najbardziej wymownym. Więc w tych mieczach pierścieniowatych, ale miecze były różne, więc jak odróżnić miecz, który po prostu ktoś ma, bo sobie zamówił, a miecz, który otrzymał od wodza, czy od króla, który też tutaj spełnia rolę wodza. Pierścień jest czytelnym w Europie symbolem zjednoczenia. I jest takie 13-wieczne źródło norweskie Hirdskra, czyli prawo drużynne, które opisuje taki rytuał. Co prawda to jest 13-wieczne, ale rytuał jest ewidentnie starszy, gdzie władca nadaje, czy wódz, no król tutaj, nadaje swojemu drużynnikowi miecz, przyjmując od niego jednocześnie przysięgę na wierność. To był układ dwustronny. No i mówiąc krótko, jesteś członkiem takiej drużyny, z pewnością wyróżnia cię, znaczy cieszysz się innymi prawami niż jacykolwiek inni wojownicy, więc każdy z zewnątrz może ocenić. Patrzy po mieczu, a to człowiek wodza, to członek drużyny. Lepiej nie podskakiwać, bo wiemy, że zadzierając z tym jednym człowiekiem, zadzieramy z całą drużyną, zadzieramy z wodzem. To było prawdopodobnie, te miecze pierścieniowate były nadawane indywidualnie konkretnemu wojownikowi i chyba tylko dożywotnio. Dlatego, że znajdowane są na przykład pierścienie, które przeszły przez kilka różnych mieczy, albo też znane są te miecze z jakby wyrobionym, widać, że tam był ten pierścień, ale go nie ma. Czyli zdjęto pierścień, musimy się domyślać, z utratą zaufania, a może po prostu ze śmiercią. Syn, ja tak właśnie w książce przypuszczam, może syn odziedziczył miecz po ojcu, który był drużynnikiem, ale nie był też sam drużynnikiem, więc otrzymał miecz ojcowski, ale bez pierścienia. Czyli wyobraźmy sobie, że ten pierścień na głowicy, jeszcze raz powtórzę, to jest tak jakby władca, wódz drużyny dał pierścień na znak związku swojemu wojownikowi. To jest ściśle związane z germańskimi, z germańską kulturą drużynniczą. To jest takie hasło jak kultura Wendel, te słowetne pochówki Walsgarde i Wendel tutaj będą jakby na końcu tej drogi. Wydaje mi się, że historia miecza, tak szczerze mówiąc, to jest historia, którą można by było opowiadać w nieskończoność, bo historię z niej związaną, męstwo i tradycje, rytuały, wszystko, co się wokół tego krąży, to jest naprawdę coś, co nie jest w stanie jedna książka opowiedzieć, to o wiele, wiele więcej. Jednakże, no ja tutaj z moją osobą zaproszę wszystkich do zakupienia twojego albumu, książki, nie wiem jak to nazwać, według mnie to jest książka z dużą ilością oczywiście ilustracji, zdjęć i tak dalej, którą można kupić na stronie wydawnictwa Trygla. No właśnie nie mam. Ona jest, ja już jej nie mam. Ja ją wydałem we współpracy, moje wydawnictwo Trygla we współpracy z Belloną.
ale to jeszcze w czasach, kiedy Bellona zajmowała się wydawaniem książek o broni, czyli do czego była powołana jako wydawnictwo monoskie. No i ja tą książkę dawno wyprzedałem. Bellona dawno też mówiła, że już jej nie ma w magazynach, ale na Allegro. Ona tam widzę jeszcze jest, więc polecam Igor Gurewicz, Miecze Europy. Oczywiście, że się wszystkiego nie da, dlatego też może momentami chaotycznie opowiadałem, dlatego że właściwie w każdym wątku, który ty poruszyłeś, wiąże się tak wiele różnych informacji, różnych dróg pobocznych, różnych symboli, że mówiąc jedno, muszę zastanawiać się, o czym nie opowiadać. Bo tak naprawdę nasze spotkanie całe, to powiedzmy, że półtora godzinne, można by było poświęcić jednemu pytaniu. Z każdego, które ty zadałeś. A ja pisząc tą książkę, wcześniej wystawę o tym samym tytule, a potem książkę, starałem się właśnie w jak najbardziej syntetyczny sposób pokazać te 3400 lat, tak żeby nie fachowiec był w stanie dojrzeć te podstawowe linie rozwojowe. No i tą przede wszystkim jednocześnie różnorodność miecza. Bo miecz to i ten spartański, krótki mieczek, który ma tam 20 parę centymetrów, to też jest bardzo ciekawa historia, i mieczem jest flamberg z początku XVI wieku, jakiś maksymiliański, mierzący 1,85 m, jeśli nie 1,90 m. I to jest miecz. Jeden ma pięknie rozwinięty jelec, obłęki, kabłonki, oślepotkowy, a drugi właściwie jest tylko kawałkiem odlanego brązu i z drewnianą, powiedzmy, rękojeścią na końcu, nawet bez czpienia. I to jest miecz. 3400 lat fantazji Europejczyków dało naprawdę urodzaj, form i niesamowite bogactwo treści symbolicznej. Nie ma króla bez miecza. W każdym tym wypadku i tak zapraszam na stronę Tryglawa wydawnictwa, bo tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja mam osobistą taką chęć, żeby zaprosić do rozmowy w przyszłości Pawła Szczepanika, który napisał też piękną książkę, która się nazywa Słowiańskie zaświaty, wierzenia, wizje i mity, którą po części już przeczytałem, jest naprawdę niesamowita i fantastyczna. I na pewno rozmowa z nim tutaj by mogła wiele też naświetlić ludziom, jak to wyglądało w dawnych czasach przy mitach i rytuałach, prawda? No tak, oczywiście polecam Pawła książkę, bo on Słowiańskie zaświaty, ale wbrew tytułowi ona nie jest tylko o sprawach pozagrobowych, nie tylko o tym świecie, tak, nie tylko o tym świecie chtonicznym, ale także o konstrukcji świata jako takiego. Trudno mówić o końcu, nie wspominając, co też było o początku. I Paweł tutaj pięknie rysuje tą epopeę słowiańską, pokazując trójdzielność kosmosu. I skupia się na tym dolnym, na tej dolnej części korzennej naszego słowiańskiego świata. Ja tylko jeszcze dopowiem, że no ja już to mówię od wielu miesięcy, no ale taki spech edycyjny, że za chwilę wyjdzie, no gdyby nie wirus, to już by była, moja książka o broni Słowian. Czyli jakby kontynuacja opowieści z zeszłego roku o wojownikach Słowian. Tym razem o broni Słowian już wiem, bo skład jest gotowy. 676 chyba 6 stron, także o mieczach, wszystkich poszczególnych kategoriach uzbrojenia, którym posługiwali się Słowianie. Teraz mi trudno powiedzieć, kiedy będzie premiera, no bo sytuacja jest jaka każdy widzi. Będziemy czekać na zmianę tej sytuacji, ale wspomnijmy jeszcze o Borku, bo też będzie kolejna część, prawda? A tak, już też napisana. No i podobna rzecz. Niedługo zacznie się redakcja książki. Borek u legendarnych początków Polski. Okładka się rysuje, będzie pewnie gotowa za jakieś 2 dni. Ale jeszcze ilustracje trzeba wykonać, pewnie koło setki czarno-białych ilustracji. No to jeszcze zajmie pewnie z miesiąc albo 2. I tym razem Borek jest już trochę starszy, dużo starszy. Przenosi się w czasie i przeżywa razem zresztą z bratem Oskarem przygody
poznając te legendarne początki Polski. To jest bardzo ważny tytuł. Może to będzie osobna rozmowa. Bardzo ważny tytuł, bo w tej książce nie interesują mnie tylko legendy polskie, no bo Lajkonik mnie tam nie interesuje. Nie mogę też nazwać jej samymi początkami Polski, bo tam jednak dużo legend, a jak wszędzie powiem legenda, szanowni państwo, to nie historia i nie można opowiadać, że Długosz opisywał o Wielkiej Lechii czy podobnych tematach. To są po prostu sposób budowania mitu, sposób budowania tożsamości naszej polskiej. No i po to te historie powstawały, a ja będę uważał się za redaktora tych opowieści. I że wspaniale byłoby cię mieć gdzieś na jakiś, nie wiem, lipiec, ognisko o dużej ilości miodu pitnego i po prostu wieczorami sobie spokojnie posłuchać historii na temat mieczów, bo na pewno dużo ich znasz. Ja tobie bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję na kolejne oczywiście rozmowy o kolejnych tematach, które będziemy mogli poruszać tutaj na łamie Słowiańskiej Agencji Prasowej. Moim gościem był Igor Gurewicz, wydawnictwo Tryglaw oraz wojewoda grodu Trygława. Dziękuję. A ja też bardzo dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia.